Chłopcy i kościół. Zawdy na podzim chytała ci ogiena tako tysknica, festelnie napoczynało mu się cnić. Można to i bez tuż co czuł, już na geniku te lata, wtore tak wartko ślecieli, przelecieli mu między palcy skuma i wtore już na zocie nie wrócą. A we głowie napoczynali mu się belątać, roztomajte potargane kąszczyczki u obrosków, ze jego żywobycio pometlane myślurki, a po cichuśku się myślał, jakiejsik dawno tymu pisał Marcel Proust, i mogę te roski ujrzeć ciebie nikiej we pierwszym prawdomównym żdżadle, jakie bych trafił, uwidzieć som siebie we oczach tych starzyków, co we włośnym majnongu ostali modę, nikiej i jo mieniu łosia, a w to żykielakroć wymianowołech sam, som od siebie jako przykład starzyka, co by mi zaprzeczali. Widząc mnie takim, jakim one same nie widzieli siebie i takim, jakich jo ich widział. Nie słowili we żrokim ledy jakiego protestu. I spomiarkowałech już te roski, czym tak naisto jest starość. Starość ze wszystkich prawdów rzeczywistości starowiących ta hebajno wo wtorej najdłuższy we żywobyciu ostawiamy abstrakcyjny anung, kukając we kalendarz, szkryflając datum na blifach, markując, jak żenią się nasze przociele, dziecka naszych przocieli i blank, nie rozumiejąc, bądź to ze strachu, bądź ze zgnielstwa, co tyż to wszystko tak naisto gelduje, aże do dnioszka, kiej przyfilujemy nieznano zilwetka, na tym przykład starego, zemżytego już kamrata, który informuje nas, i że żyjemy już we blank nowym świecie. No i reczy, ale w tym, co Zarowski by poszedł piechty bez dziedziniec po moście aleją ku wsi, po maluśku do domu, aże ku kościołowi się odby se na chwilkę, można i pożykał, za tym zaklupałby do faroża, wprosił się na kafy pogodą o świecie, o pumbuczku. Dolece jakiego kościoła, we bele jakiej wsi, bez wtore we swoim życiu przewandrował, a można? I siodby se kajsik we kafeju zazierał na cesta, kukał na szpacerujące dziołchy frele i zuchtałby we ich gębulkach tych dziołchów, kierym bez 50 lat temu nazod pszął do szaleństwa, we lili, kiedy miał 13 lat, we gabi, kiedy miał 14, we kryście, berbli, elzi. Pierwszo miała światłe włosy, drugo ćmawe włosy, czorne łocy, dugachne szłapy, łocy, włosy, szłapy tych dziochów. Łaził za nimi, szlajchował się, usiłował im dać kusika, tyknąć chociaż i no ich cycku, pogłoskać po nogach, wyżej klina. Nie gorszyły się i byli nodeczko zecnione, przecam te same robili inksze synki, byli one już do tego przybadane, a jeszcze nie dosyć interesantne całkiem zachom, co by go zbałamącić i uwieść, jak nie skorzy deczko świdrato linka ta od wylęgarni kurządków. On nigdy nie wiedział, co mu powiedzieć we słuchatelnicy na te osobliwe pytanie, co to robiłeś, albo z inkszymi osobami. A kapelonek, który zadawał te pytanie, zdawał się nie mieć wątpliwości, że u synka w jego wieku jedne ze dwojga musi włazić w gra. Jeśli by to znaczyło, że ze inkszymi, kejloto za dziołku miał siłowo ją chycić, a bojno, a na to lecy, kiedy wdowały z wólo i obie byli ku temu całowne, net poetycznie zadziwione, podziwać się, kuknąć im ślipia i długo, głęboko, dzierżąc, obiecywał to fajerlich, ręce sztram przysia. Jeśli to skazowało, że ze inkszymi, kiedy zazierał nikiej ciela, dziołsze włocy i szukał, czego? I co tyś na ostatku znajdował? I te wracające jak szupy we włosach szterowne pytanie kapelunka, czy nie macą się na łączo sobotnej kąpieli? A najlepszy to kąpać się we matka. To dopiero wiedło, powiedzało go na pomysły, które na isto skorzy blank nie przylazowali mu do palicy. Najlepsze lata, lata, kiedy Eugen był harcerzem, pierwsze rusko-żowskie harcerze wykludzili się na lato do Rodak, Łatysz i kolonia zuchowo we ogrodzieńcu. Gorkie lato, bajtle wyrobają, bajtle zuchy, mieli weselnie radzi drużynowego Eugena, który zawdy poradził coś wicnego, szpasownego dla nich zbajstlować.
Nie skorzy na odwiecze dziecka we przykolach czas dla instruktorów. Fajnisty pasionek wilło od rosicki truwa, miesiącek fajniście blinduje nad całkiem Jurą krakowsko-częstochowską. Karlu z działką na truwę we krzach wiertają jamniczki świętojońskie kejfry ze najwyższejszego gruniczka ze świniuszki. Łostoczo się widok na pustynia błędowsko i ruiny zomku Bełogrodzieńcu. Ile zazieranie we te oczy, dyrgocące ręce, w których nielza było dzierżyć przycia, knetki klini, maluśkie, ale sztramcycki wyglądali podniecająco zaleczko połospinanego mundurka. I już zaś myślunek, są albo ze inkszymi, pewnikiem nie są i też nie ze inkszymi. Przezada Dziołchana Zicher nie medykowało o tym, co rzeknie i kapelonek po latowych feriach, te filowanie, zazieranie we oczy. Są albo ze inkszymi, co, jaką? Chociaż se dzisiaj po 50 latach czuł zagańbienie, był niepeć i że ze Pejtrem i Józlem uprawiał ten czas to, co kapelonek mianował są ze inkszymi? One oba otwierali mu oczy, kiedy wypytował o to, co tak naprawdę idzie staremu kapelonkowi ze tym macaniem się, a przecać wolą doczkać na marzenia już jako szkolarz we gimnazjum poznał Margot, mianowano esety Szkajnika i Greita. Pomogło im we rachunkach, oni we chałupie, ale nie opowożył się chytać za klin albo za cycki, ale też sztyć z kuką i zazierał im w oczy głęboko, głęboko, a ona im aż w któregoś dnioszka krótko, cołko sprawa załatwiła. Rzekła na swój szymel szpasownie. Miejmy lutość i smiłowanie i do ciepłe se, i no synek bez kompleksów, mój ty roztomiły, nie ma żeś pierwszy i pewnikiem też nie ostatni. Ale ją miarkuja, że locia ja jest pewnikiem ta pierwsza. Nie skorzy je triumfem, a nie ze szczypaniem sumienia poszedł se róż do spowiedzi, co by wyciepnąć Zesia te ze inkszymi, co by do ostatka pożegnać je ze słuchatelnicą można i ze kościołem, kiedy chciał go przymusić ku temu, co by każdy tydzień żorym i ankurują wyznawać coś, co za łokam żyk miał juzaj beżalu i uskargowaniu robić. Nigdy też nie przypomni tych namolnych frechowni, bardziej niż gabiących przyganów kapelonka, tego blamirującego z gniewem i rankorem na eks ciepniętym skin, które nie miało już blank nic wspólnego za tajemnicą spowiedzi. Ani skorzy, ni roz pojawiała się, przysłańdała się jakoś i nowo Londyna ze wizgierną dupecką i uciesznymi oczami, brunetka cornodziałcha ze uciesznymi oczami i wizgierną dupecką, ze gryfnymi cyckami albo i bez cycku, maluśko, co starszejsze od cerzyczki sąsiadów, mój ty Bożyczku, to przecam niewymówne, jak my chłopy nie możemy łobić się bez cycuszków, dupecków i szpacownych oczu. Mógłby zatem triumfować, siadając lecy kiedy we kościele, zazierając na ta samo neogotycko słuchatelnica. Triumfować, widząc jak one, te następne jego kapelunki, jeśli bali i nie wszystkie, to w każdym razie wielu wlatowali we szłapka, we ta paść seksu w toro bez stulecia zostawiali, zastawiali na imszy. Kaj one się spowiadali ze tych grzechów popełnionych ze inkszymi, albo prąb samemu kaj i jak odbywali pokuta. Kaj do 100 pieronów są te inksze osoby, jeśli ranzinku nie przytrafi się jakoś i grejta, fartny cufal szczęści, po jakiemu się entych nie oznojmią i że te grejty to najsto są święte. I rzeknijcie mi, co te istne łokiery samiksa za tela rządzić, bo się jece, jakie kapelunki na mnie pogorszą, do dioska robią, co by nie mieć dziecek. Muszą przeca coś ich robić, coś ich co bronią, szperują inszym, nom ci einfachowym ludziom. Do 100 pierunów, w to się śnich tam komuś z czego się spowiadał, w to kogo ze czego ozgrzyszył. A on, a jo, kiedy zicnąłek we pustym kościele, gawcąc się na ta słuchatelnica, na neogotyckie okna, ze jankorym obrzydzeniem ospamiętując to, czego do teroska Wesia nie przezwyciążył. Ejklowato i łoż brzmierzło godanina jednego kapelonka, wtorą uśmierciła wszystko, całko poezyjo, całko pięknota i szykowność, a też i markotno uciecha owego samemu.
kejši, kto chci bu pekný modé. A teraski to mi inote i ostalo. Kej to bolo, jak dovno, podzim, zemia stvierdla, nocom ščinovom rozlišťo a chornov, ktoré rošli na obkoho furgali ze podmuchem viatru, džouchy oblikali poleku, vinderjakle na dresy, kej po poedňu vylazevali na špacer, i uzajštien ošklivý a pamintlivý Filip, ve kterým všetko je skuplované, tak sknutlované, co ani Alzheimer tego nie pobuli. Ozaj spomínky, kej zašel miesiączek i pokaszono wszystkie lampy, a drobniuśki dyszczyk napocznął bębnować po dachu i fenster brecie, ogromnucnoć mało garła całki świat. Wyglądało ci na to, że nic się nie łoprze temu zalewowi tej powodzi nocy. Śmiewek wlazowo bez dziurki od kluczy i fugi we drzwiach wypołzał zeza forhangu we oknach i wdzielo się do szlafcimra, kajłyku. A jakiś ich zbonek ze miedźnicą, tam już zaś blumwaza ze czerwionymi, żółtymi jorginioma, ówdzie komoda w ostrych kantach i twardych gestaltach. Nie ino meble ostopiali się w tym ćmoku, że ludzi też nie ostawało nic, co mógłby skozać, to jest łun, to jest łuna. Lecy kiedy wzniosła się ino ręka, chobino po to, co by coś ich chycić, albo odsztuchnąć, lecy kiedy ktoś ich jąknął, albo ośmiał się głośno, choby dzielił się szpasem zenicuścią. A pierwszy, kiedy się chciało kończek dupy obejrzeć, to trzeba było szybnąć batki. Teraz kiedy sobie ujrzeć batki, to trzeba szybnąć półżytki. Ojgiem z pnioku.